uciszyło się. Ale obraz księgi płonął dalej w mej duszy jasnym płomieniem. Wielki, szeleszczący kodeks, wzburzona Biblia, przez której karty szedł wiatr, plądrując ją jak ogromną, rozsypującą się różę. Ojciec, widząc mnie spokojniejszym, zbliżał się raz ostrożnie i rzekł tonem łagodnej propozycji. W gruncie rzeczy istnieją tylko książki. Księga jest mitem, w którym wierzymy w młodości, ale z biegiem lat przestaje się ją traktować poważnie. Miałem już wówczas inne przekonanie. Wiedziałem, że księga jest postulatem, że jest zadaniem. Czułem na barkach ciężar wielkiego posłannictwa. Nie odpowiedziałem nic, pełen pogardy i zaciekłej, ponurej dumy. W tym czasie bowiem byłem już w posiadaniu tego strzępu książki, tych żałosnych resztek, które dziwny traf losu przemycił w me ręce. Kryłem skarb swój troskliwie przed wszystkimi oczyma, bolejąc nad głębokim upadkiem tej księgi, dla której okaleczałych resztek nie zdołałbym zjednać niczyjego zrozumienia. Stało się to tak. Pewnego dnia tej zimy zastałem Adelę w trakcie sprzątania ze szczotką w ręku, wspartą o pulpit, na którym leżał podarty jakiś szpargał. Nachyliłem się przez jej ramię, nie tyle z ciekawości, ile żeby znowu odurzyć się zapachem jej ciała, którego młody urok objawił się, był niedawno obudzonym mym zmysłom. Patrz, mówiła, znosząc bez protestu moje przytulenie się. Czy możliwe jest, żeby komuś wyrosły włosy do ziemi? Chciałabym mieć takie. Spojrzałem na rycinę. Na dużej karcie infolio był tam wizerunek kobiety o kształtach raczej silnych i przysadkowatych, o twarzy pełnej energii i doświadczenia. Z głowy tej damy spływał ogromny kożuch włosów. Staczał się ciężko z pleców i wlókł się końcami grubych splotów po ziemi. Był to jakiś nieprawdopodobny wybryk natury. Płaszcz fałdzisty i obfity, wyprzedzony z korzonków włosów, i trudno było wyobrazić sobie, żeby ten ciężar nie sprawiał dotkliwego bólu i nie obezwładniał obarczonej nim głowy. Ale właścicielka tej wspaniałości zdawała się z dumą ją nosić, a tekst wydrukowany obok tłustymi czcionkami głosił historię tego cudu i zaczynał się od słów. Ja, Anna Kasilak, urodzona w Karłowicach na Morawach, miałam słaby porost włosów.